Przed odcinkiem chciałbym przedstawić sponsora. Jest nim Surfshark VPN. To sieć VPN, która szyfruje twoje IP, przez co jesteś bezpieczny w sieci. Od na przykład strony internetowe, które śledzą każde twoje poczynania w internecie. Lub ktoś, kto chce cię zaatakować poprzez jakiś atak hakerski. Co więcej, dzięki Surfshark możesz zmienić swoją lokalizację na dowolną na całym świecie. Dodatkowo, dzięki możliwości zmiany lokalizacji możecie sobie oglądać amerykańskiego Netflixa. A to wszystko z kodem Polski, dostajecie minus 83% rabatu i pierwsze 3 miesiące za darmo, więc korzystajcie, jak macie za darmo, to korzystajcie, wypróbujcie program, link w opisie, zapraszam. In CSGO is, you're gonna have a team where you know everyone inside out, what this guy's thinking, what he's gonna do, and that's what I think has always allowed them to stay in. See from some of the stats, like the opening duels, exactly how Snacks was sort of playing behind his teammates. Rops was actually 7-1 in opening duels. He won almost every single opening duel. Ale dlaczego? Czarnych nie lubisz? Co? Czarnych nie lubisz? Maybe jump the window. I think. Magden in window, maybe. No, underground. W tej sytuacji, brawo dla Killara! To właśnie ten gość dzisiaj ratuje nam skóry, ratuje nam turniej! Mówił o tym Killar, że jego zwycięstwo na Ninja City Pyjamas to było pierwsze zwycięstwo na drużynę z tieru pierwszego, że liczy na kolejne. This guy is just, he is not going in first, he is the cleanup crew that comes in afterwards. Yeah, well, I guess for people who are maybe newer to the scene, he is similar to Cole Zero in that regard, sure. Right? You see him come online in mid to late round situations, and that's where he does his... One of the most experienced, what would you call him? Infrastructure, esports land infrastructure people. Yes. Networking, Laurent. He's been working all the CPLs back in the day as well, so he's been doing this for about 15, 16, so good. I at one point in my life, I was very good at Dota. Yeah, I was rocking it back in Warcraft 3. You know, now it's a little bit different. Don't want to talk about that, really. but yeah, you know, we're coming up on the 20th anniversary, I guess, in 19... Ja się pytam, czy możecie sprawdzić jakoś, czy Pago ma tutaj suba? Czy... At the bomb plant, it's going to be a half buy here for G2, and well, they're going to have to cross their fingers and hope that they can get something going here. I almost want to see like the squeak to vent straight down to. It's so hot, guys. It's so hot. No, is it hot? Very hot. VP, go. We have the vetoes incoming. Nice. Let's see where there this goes. There's the face of the eyes of a man who has focus right now. Does that look like the face of? No i takiego Snacksa chcemy oglądać, zadowolonego, bo on nawet kiedy. No nie, mogę namierzyć, nie, ale on nie może być zadowolony. Ale za każdym razem, kiedy wygrywali nawet swoje mecze Polacy, to Snacks, wiedząc, że nie pokazał się na może z najlepszej strony, bo były takie spotkania. Run away. Oh, throw in though. Snacks has got a lot of space. Oh, he turns on it. He thought he was going to give the pass. And there it is! It's Snacks that puts Virtus Pro in the lead. Say what you want about the big man, but he's turned like an absolute monster there. Shoe shine. Brilliantly done. It's Virtus Pro finally after 14 and a half minutes. And look at this one again. It was Kane actually that headed it back that allowed Junior, who then threw it in quickly. And watch this from Snacks. Little turn and just slots it away untouched. Not yeah, but can imagine how difficult it is. Yeah, so we'll have to get every friend in the ring if we come back. Like noobs. So I think tomorrow we're gonna smash them.
Smash them indeed. Well, congratulations and best of luck in their semifinal match. One more. If you wanna learn English like me, go to Pasha London School. Fantastic stuff. Congratulations again. Ależ klacz od Janusza w końcówce tego spotkania, no nieprawdopodobna runda, mamy to! Pu! Jakby Snax chciał powiedzieć teraz do nas... Snax i ma komputer. Słuchaj, Janek, Smoke na 5-6, który rzucasz, w sensie rzucał Pasha, ty go nauczyłeś 3 lata temu. No, takie są fakty, nawet. Tak? To jest Snax twój autorski. No? Twój autorski. Widziałeś, żeby jakiekolwiek inne drużyny go rzucały? Nie, to jest twój Smoke. Tak. Smoke Snaxa. No. Jest niestandardowy. Tak. Inaczej się rzuca 5-6, prawda? Zazwyczaj się rzuca tego takiego dalszego. Tak. Tylko wymyśliłeś. Mhm. Jest twój. I ma taką lukę taką troszeczkę, nie? W sensie tam taką do 5-6. No może, nie będziemy teraz o tym gadać, bo ja powiem, zrobię tę sprawę. No tak, ale jest taki